przykład nie masz czasu czy coś, to musisz się liczyć z tym, że tam już ja tak naprawdę nie rządzę, ja tam nie siedzę, ja tam się nie interesuję, co tam się dzieje. Także no, mogę cię przenieść, tak? Tylko musisz wiedzieć, jakie jest ryzyko. Tam jest już spina. Tam jest presja na człowieku. To jest poważny klan. Moja znajoma ma na lewchu prawie 5600 bitew. O kurde. Dobranoc, Stefanie. Zaczyna się grubo. Kurde. Ale to są czwórki KW2. Piery, super. Oj, oj. Właśnie, ja ogólnie bardzo nie polecam wjeżdżania tutaj. Wolałbym już być tutaj, co nie? Z tej strony. Bardzo często tak wygląda mój rozjazd, że ustawiam się w tym miejscu i z tego miejsca mierzę tu i tutaj trafiam zawsze pechę. Na przykład BZ-tą to jest fantastyczny start. Tu stoisz BZ-tą 800 pyk w bok. Mapę zasłaniasz głową. Dlaczego jestem debilem i mapy nie przesunąłem? Mapy twarzy, co ja głupi jestem, przepraszam. Także, no tak mówię, no... Ta pozycja kontruje cię. Masz szczęście, że to nie jest KW2 w drużynie przeciwnej. No jak to wejdzie, to jest grubo. To będzie grubo, widzowie. Pa 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 pa. O. Pi 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 pi. Twoi sojusznicy wymiatają na środku. KW1 flankuje. O, panie! Ale to T3-4 nie miało spota. Nie miało spota. On jest na dwa strzały niestety, tym KW1S. Na szczęście KW1S jest śmietnikiem. To jest śmietnik w World of Tanks. Bez problemu go tutaj dziurawimy. Ale trochę dałeś mu się objechać. Przebiję cię teraz. Napraw silnik, napraw silnik, napraw silnik. Późno troszeczkę. Za bardzo bokiem, trochę w prawo. Za bardzo w bokiem stoisz. Już się bałem, że nie strzelisz. KW, odbij w prawo. Odbijaj w prawo. Odbij. Czemu nie odbijasz w prawo? Odbij w prawo! Ale nie do tyłu, w prawo wystarczyło. Uważam, że to powinno być rozegrane tak. Będąc w tym miejscu, prawda? Powinniśmy obrócić czołg w prawo. Mieć maksymalny kąt. Maksymalne bicie. Cały celownik KW1. A nie się cofnąć, mieć gówniane bicie i strzelić byle jak. To był strzał na odwal się, z dupy. Wystarczyło odbić w prawo i wcześniej skupić, przymierzyć. A mówię, tutaj masz tylko połowę tego gościa w celowniku. Uważam, że szkoda po prostu. Bo damage ci może uciekać po drugiej stronie. Miałeś bardzo dużo czasu. Nie działałeś pod presją. Nie tu. Tu nie, powierzę, jak już może być. O, chyba, że będzie bokiem, no. Ruszmy, ruszmy, ruszmy. Przymierzmy. Uważam, że w tym momencie bitwy brakuje tutaj spokoju. Jest chaos, jest panika. Strzelanie byle jakie, brak szacunku do wroga na pewno. Masz bardzo dużo czasu.
Masz przeładowanie kilkanaście sekund, a zachowujesz się, jakbyś ty strzał musiał oddać, wiesz, w bardzo krótkim czasie, bo masz 10 czołgów do wyboru. No masz jeden cel, przymierzmy w niego. Nawet zbijmy ten jeden strzał, ale zróbmy to prawidłowo, szybko, skończmy go ładnym strzałem, a nie takie gówno, no. Szkoda czasu twojego, prawda, w bitwie, bo twoja drużyna się wykrwawia. Tutaj jest damage do zrobienia. Może nawet ci sojusznicy zabiorą damage, bo się bawimy. To jest zabawa dla ciebie teraz. Bawisz się jak ze zwierzątkiem. Czemu nie chcesz na niego wyjechać? Czemu nie chcesz wyjechać? Zakładasz, że on wyjedzie, tylko pytanie, czy to jest dobre zakładać, że on wyjedzie? On nie powinien wyjechać. Fajnie, że go zdjąłeś, tylko no, za długo to zajęło. I do przodu. Ogień. No ja bym tutaj ruszył raczej. KW1 zaraz wychyli, no właśnie. On wychyli. No i teraz ruszamy w takim momencie, że KW1 chyba strzeli w ciebie. Strzeli KW1. Okej, cofa na szczęście. No. Dziwi się KW1S, a że nie strzela w ciebie. Chyba doładowuje pociski. Bóg wierzy. Fajnie. Hack. No nie jest głupi hack, bo apek może się odbić, co nie? Dobrze. Fajnie przymierzone. Skupmy. Pech. To na pewno był pech, ale nie skupiłeś do końca. Jeszcze było tam do skupienia, było trochę. Jestem uczulony na takie momenty w bitwie. Ja bym mierzył. Mierzyłbym, niech on spotnie mierz. W lewo trochę. W lewo trochę. W lewo. W lewo troszeczkę mógłbyś. O, nie ma go tu, okej. Koniec. Nie znajdziecie go. Lol? Celowo zjechałeś, czy nie? No nie skupiłeś, no. Wiem, że się bałeś, że ci ucieknie, ale nie skupiłeś. No to jest zwierzątko. W tym momencie to już jest, mówię, zwierzątko takie do zabawy. Ale ja cię kręcę z takim gówniakiem się tak cackać. A, szkoda. No szkoda, że nie 8. To była dobra bitwa. Uczulam tylko na takie momenty, kiedy właśnie masz dużo czasu, żeby przymierzyć wcześniej, jak było z KW1, prawda? Pamiętasz na pewno doskonale. No i tam z tym początkiem przejazd tutaj taki trochę ryzykowny tutaj jest. Raczej polecam ustawiać się po tej stronie, żeby nie zebrać w bok takim wolnym czołgiem, szybkim. W porządku, KW-2 jest jednak wolne. A poza tym, no to spoko. Poza tym było git. Na pytanko pana Kornika odpowiedziałem. Pana